Cześć, witaj na moim kanale. Przyszłam Was na kolejny haul lumpeksowy. Przyszłam, że będzie słychać, tak trochę przez nos mówię, ale trochę mi alergia złapała. W ogóle nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem, na co mam alergię. Jako dziecko miałam jakieś takie ogólne testy, później miałam mieć jakieś takie szczegółowe. Nie wiem, nie znam się na tym, nigdy się tym jakoś za bardzo nie interesowałam. I tak trochę moja mama zignorowała ten temat. Później jak dorosłam, też to zignorowałam i tak na wiosnę zawsze tak trochę mam katar właśnie w tym okresie, kiedy wszystko najbardziej kwitnie. Ale też to nie jest taki, nawet przez cały dzień nie mam, z reguły mam troszeczkę rano, później to znika i tak na tyle jeszcze mi to nie dało takiego kopa, żebym po prostu poszła i się zbadała porządnie i coś z tym zrobiła, bo też nie jest jakieś super uciążliwe. Zaraz mi to przejdzie, tak co wiosnę mam. Wiem, że powinnam, ale jakoś tak to odkładam. I tak, mam rzeczy w przeróżnych cenach dzisiaj z lubka. Kilka rzeczy będę Wam po kolei mówiła, co ile kosztowało. To rozpięty zamek, może zapnę, żeby to lepiej pokazać ładniej. Bo sobie taką sukieneczkę wziąłam, za nią zapłaciłam 5 zł. I to jest Zara w rozmiarze S. Czy M? M. To jest 28, ja tą dwójkę wziąłam za S, dobra, 28M. Wygląda w ten sposób. Taka naprawdę prosta, grubsza sukienka. Dość ciemna zieleń, taka oliwkowa. Myślę, że dobrze moja kamera to pokazuje. Z tyłu jest zapinana na zamek. Powiem Wam, że to nie jest jakaś taka wow sukienka. Taki typowy zwyklak, ale wzięłam właśnie z tego względu, że ona jest taka grubsza i będzie fajna właśnie jak będzie chłodniej, bo będzie ciepła. I to jest 50% bawełna i 50% poliester, czyli taka mieszanka. To jest taki troszeczkę jakby dresowy materiał w dotyku, ale nie do końca, bo jest taki proszkowany. Naprawdę fajny taki zwyklak, zaraz Wam pokażę, jak wygląda na mnie, chociaż tu się nie ma co jakiegoś wow spodziewać, ale wiecie, fajna sukienka na co dzień. Tak patrzę, później mam rzecz jedną tylko dla mojej mamy, także później przymierzymy tą dla mojej mamy. No i to wygląda ta sukienka, tak jak mówiłam, taka naprawdę zwykła, pokażę Wam też z tyłu. Zwykła, ale wiecie, fajna. Ma tutaj takie te przeszycia, rękawy są odpowiedniej długości, nawet mogę sobie tak, jak ja lubię, zawsze troszeczkę bardziej ściągnąć, bo zawsze mi zimno w ręce, zawsze lubię mieć właśnie takie dłuższe te rękawy. Ja jestem zadowolona, zdecydowanie jest za ciepła na teraz, bo jest to naprawdę cieplutki materiał, także to fajne. I wzięłam mojej mamie taką sukienkę. To jest teoretycznie XS, ale ona jest taka mocno oversize'owa. I nie tylko tutaj w szerokości, ale też ma dosyć te rękawki szerokie. Także pomyślałam, że na mojej mamy powinna być dobra. Pokażę Wam, jak ona wygląda na mnie. Chociaż ja nie wiem, ja siebie nie lubię w takich mocno oversize'owych rzeczach, dlatego bo jestem dosyć niska. Albo średniego wzrostu, zależy jak to liczyć. Ja mówię niska, 1,60 m, nie wiem, co się zalicza do średniego, czy do niskiego. Ale jakoś tak źle się czuję w takich szerokich rzeczach. Ale przymierzymy, pokażę Wam, jak to wygląda. No i tak ona wygląda, tu pójdę, o, widać mnie całą. I powiem Wam szczerze, no ja się czuję, jakbym brała coś za dużego. Wiem, że to ma być taki fason, skoro tutaj jest taki rozmiar, ale przecież moja mama będzie w tym o wiele lepiej wyglądała. I jeżeli ona by była taka tuszy, o, nawet tu jakiś pasek, może z paskiem, bo widzę, że są jakieś szrówki, może z paskiem by to lepiej wyglądało. Aczkolwiek, ja jeszcze, jakbym miała to nosić, wolałabym takie dopasowane rękawy, bo w tym momencie, jeszcze biorąc pod uwagę, że te rękawy są na mnie przydługie, to po prostu wygląda jak za duża, mam wrażenie. I to będzie dobre na moją mamę, bo ona ma większy rozmiar. Ale gdyby te rękawki były krótsze i bardziej dopasowane i z paskiem, myślę, że wyglądałoby lepiej. Aczkolwiek, no wiecie, to jest rzecz gustu, komuś się musiało to spodobać, że wymyślił w ten sposób i na pewno ktoś to kupił, nosił i był zadowolony. Taka sukieneczka, bardzo mi się podoba. To jest miodowy kolor, to jeszcze trochę bardziej jaskrawy, tylko że nie wiem, czy ona będzie za krótka na mnie, ale moja siostra jest do mnie troszkę niższa, więc, bo tak jak przykładałam, to mam wrażenie, że jest mocno krótka, ale zobaczymy, jak to będzie, jak założę już na siebie, bo nie mierzyłam. Jest taki fajny materiał, jak ja bardzo lubię. Bardzo naśliczna. Moja siostra jest troszeczkę niższa, także jeżeli ona będzie na mnie taka troszeczkę przykrótka, to na nią będzie dobra. Jako wiecie, bardzo krótka, ale nie aż za krótka. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będę mogła ją sobie zostawić, bo mi się naprawdę podoba. I nie mam żadnej sukienki w tym kolorze, w takim właśnie, a bardzo mi się ten kolor podoba. Czasami jak coś miałam, to się dawałam mojej siostrze, bo ona też ten kolor lubi, ale ta sukienka mi się za bardzo podoba i zostawię ją sobie, będzie na mnie pasowała, także trzymajcie kciuki, żeby po prostu nie była za krótka. No i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, bo sukienka jest krótka, bardzo krótka, ale jest dobra. Pokażę Wam tutaj tak bez włosów, to będzie bardziej ją widać. Ja chyba z jakimś takim brązowym paseczkiem ją nosiła, bo mam wrażenie, że to jest troszeczkę za wysoko niż mam talię, tutaj to. Ale jest ok, pokażę Wam oczywiście z tyłu, wygląda w ten sposób. Także zostawiam ją sobie na pewno, bo jestem z niej mega zadowolona. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, ta poprzednia sukienka, którą dałam mojej mamie, kosztowała 5 zł. I ta sukienka razem z, tutaj z tymi rzeczami
kosztowała 23 zł, bo tutaj to były te trzy rzeczy na wagę. I tak, niestety, tutaj mam taki top, który sobie wzięłam. To jest tylko Shein, ale mi się spodoba, bo to jest taki fajny materiał, taka ekoskóra jakby. Albo taki jak bardziej jak takie spodnie woskowane, coś między ekoskórą a takim woskowanym czymś. Ale spodobało mi się właśnie to. Niestety, to już mierzyłam, to jest M-ka i po prostu no troszeczkę przeceniłam swoje możliwości w tym miejscu, bo jest na mnie za szeroki tutaj ten top. Także niestety, ale zastanawiam się, czy to jakoś po prostu, bo to jest materiał, który się nie będzie strzępił, da się to podszyć. Ja mam maszynę, na razie sobie to schowam na zasadzie, że może kiedyś jak zacznę coś szyć, to będę miała właśnie rzeczy do przeróbek, bo mam, na razie mam spódnicę, tunikę i właśnie będzie trzecia rzecz, którą sobie odłożę, że może to przerobię. Jeżeli nie przerobię, nie wezmę się za to w ciągu kilku miesięcy, no po prostu nie będzie sensu trzymać, ale może mnie to zmotywuje. I mam tutaj taką sukienkę dla siebie. Ona jest taka typowa, ja lubię takie sukienki właśnie maxi na lato, kiedy jest bardzo gorąco. Jakoś tak, nie wiem, sprawia mi to przyjemność, jak mam taki materiał przy nogach, jak jest taki upał. Uwielbiam takie sukienki właśnie wtedy. Mogłabym mieć jakiś rozporek, właśnie muszę zacząć to wszystko w końcu sobie przerabiać, bo tu też bym chciała na przykład mieć rozporek, przecież by bardzo fajnie wyglądała. Średnio mi się podobały tutaj te z tyłu sznureczki, ale nie wiem, może je odpruję, może jednak jak się zaszyję, nie będzie to tak źle wyglądało. Ale fajny, fajny taki materiał, bardzo zwiewny. Podejrzewam, to jest jakiś poliester, ale bardzo przyjemny w dotyku. Też może wiskoza, ale wiecie co, nie powiem wam, bo nie ma metki niestety. Ale przymierzymy, zobaczymy jak ona na mnie leży. Mam nadzieję, że będzie ok, te ramioczka są regulowane, to powinna być ok. No i tak wygląda ta sukienka. No i tak wygląda ta sukienka, taka maxi, ale nie aż za długa, także nie nadepnę na nią bez obcasów. I tak szukam tych sznureczków i nie wiem. To wygląda tak, czy ja mam je związać, czy je w ogóle opróć. Nie wiem, tak by było, jakbym miała te sznureczki jakoś związane. Tak jest bez tych sznureczków i chyba po prostu je sobie odpruję. Ta wygląda z tyłu. Nie wiem, czy jest sens je zostawiać. Chyba po prostu odpruję. Nie wiem, muszę jeszcze sobie tak bardziej obejrzeć z tyłu. I ostatnia rzecz za 5 zł, wzięłam mojej siostrze taką sukienkę. Znaczy wzięłam ją tak na zasadzie, jak moja siostra nie będzie chciała, to zostawię sobie, bo taka zwykła, fajna też sukienka na lato z Zary. To jest taki prążkowany materiał i o dziwo kolor bardzo dobrze wygląda w podglądzie jak na żywo, co się rzadko zdarza w jakichś takich dziwniejszych kolorach. To jest taki malinowy taki trochę wypłowiały, coś takiego. I to jest Zara, nie wiem czy mówiłam, że zmierzę S. Trochę się boję, że ten dekolt będzie trochę za duży, ale zobaczymy, jest mocno, mocno dopasowane. Tutaj guziczki. Sporek, tak sprawdzam, czy te guziki są prawdziwe czy ozdobne. Dobra, na szczęście są ozdobne, także fajnie, bo tak prawdziwe to trochę strach, że to się gdzieś tam odepnie i później co z tym robić. Jak się nie zauważy od razu, to jest najgorsze. Także przymierzymy tą sukienkę, no wiadomo, ja mojej siostrze by się spodobała. A ja tak wzięłam właśnie albo dla siebie na co dzień, albo dla niej. Pomierzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kolor całkiem ładny, mi się podoba. No i tak wygląda ta sukienka i powiem wam, że ten dekolt jest naprawdę strasznie duży. Może powinna mieć jednak mniejszy rozmiar, bo to myślałam, ona się jakoś tak inaczej będzie układała, ale nie. Nie wiem, czy tam już wcale nie będzie za duża. Jak za 5 zł może być, zobaczymy jak ona to oceni. Pokażę ją wam też dookoła, wygląda w ten sposób. No i tak nie jestem przekonana, kolor mi się bardzo podoba. No zobaczymy jak moja siostra to oceni. Może jej właśnie przypadnie do gustu, bo to jest dla niej, także może niepotrzebnie się przyjmuje, że jednak nie trafiona rzecz. No i to wszystko, no tego topu nie mierzę, no bo jak mówią, on jest dla mnie za duży. Także dziękuję bardzo za oglądanie, sprawdzę też mój Instagram w opisie, no i zobaczcie nas w następnym filmiku, cześć!